Ta to nie funkcjonuje w Barcelonie. Przepraszam, mógłby mi pan pomóc? A co się stało? Wie pan co, mam brudną podłogę w domu i nie mam czym jej umyć. Słuchaj pan, idealny materiał. Ścierka, szmata, wszystko w jednym. Pan szoruje, kurwa, do czystości. Jest czyściutko, nie? Także tutaj, tylko wie pan, to trzeba tak mocno to wyszurać, nie? Mocno to wyszurać i jest czyściutkie. Czyściutkie jest od razu, nie? Także ma pan tutaj ten i jest od razu, nie? Dziękuję. Spoczko, zawsze do usług, nie? Przepraszam, co pan robi? Rozumiesz, jestem wikingiem wszechświata. Wikingiem, który walczy o swój klub, rozumiesz? Barcelończyków jednym czasem. Rozumiesz, jednym czasem robię Barcelończyków. Nienawidzę takiego. Halo, przepraszam. Halo, no przepraszam. No pan jest psychicznie chory, no mówię do pana. Halo. Wszystko z panem w porządku? Barcelona jest dużo lepsza od Realu. Powiem ci tak, pamiętaj jedną rzecz, rozumiesz? 14. 14 to jest liczba Lig Mistrzów Realu Madryt, rozumiesz? A Barcelona... Ciamajdę ta Barcelona, wiesz? Generalnie oni nic sobą nie reprezentują, wiesz? To trzeba być jakąś euforię w sobie, wiesz, charyzmę, żeby grać w tą piłkę, wiesz? Tak być takim przebojowym, żeby to funkcjonowało, rozumiesz? A to nie funkcjonuje w Barcelonie! Nie funkcjonuje! Super. Dobra. A na mecz idziesz? Sławek na mecz idzie. A Barcelonym? A co ty im ten? Kibicujesz? Jesteś psychicznie chory? Kurde, ty masz dziecko, ty masz rodzinę, kobiety, ty psychicznie chory? Dobra, wiesz, to idź ode mnie, ja cię nie znam, ty tuwanie ubie, rozumiesz? Tuwanie ubie jesteś. Czego pan tutaj szuka znowu? Słuchaj pan, no okazja, no segreguje śmieci i zobacz co żem tu znalazł, zobacz, no zobacz, patrz jaka kurwa, zobacz. Słuchaj Sławek, ja nie wiem, ty mnie przepraszasz teraz, tak? Ty mnie teraz przepraszasz, Sławek, ale ja mam w dupie twoje przeprosiny, wiesz, za przeproszeniem. W dupie mam twoje przeprosiny, jak ty masz psychicznie chory łeb, rozumiesz? No. Sławek. Co rodzina, że co, że się pokłóciłeś, to weź ty się lecz, kurwa, weź... Słuchaj, teraz pokażę ci, jak strzela najlepszy piłkarz w historii. Legenda Realu Madryt, rozumiesz? Legenda, Ronaldo, pokażę ci, zobacz. On mocno, precyzyjnie i do celu, rozumiesz? Patrz. I co? Rozumiesz? Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że film powstał w celach humorystycznych, więc proszę się nie spinać w komentarzach. Pozdro i do zobaczenia.